Ogromne podziękowania chcę złożyć na ręce księdza Władysława Pasiuta, który wykonał ogrom pracy, przygotowując artystów, jak również to miejsce do koncertu. Ogromne dzięki, księże prałacie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy artyści z Italii, nasi przyjaciele, zaproszeni goście, szanowni państwo, przedstawiciele mediów, prasy, radia i telewizji, parafianie, a także łączący się z nami dzięki transmisji telewizyjno-internetowej. Chciałbym teraz, zanim rozpoczniemy ten koncert, przybliżyć miejsce narodzenia świętego Stanisława. Znajdujemy się w sanktuarium narodzin świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Szczepanowie. W miejscu niezwykłym. Dlaczego? To tutaj niespełna 1000 lat temu przyszedł na świat jeden z największych synów naszej ojczyzny. Święty Stanisław, biskup i męczennik, patron Polski, patron tarnowskiej diecezji i wielu diecezji i parafii na całym świecie oraz patron chrześcijańskiego ładu moralnego, jak go nazwał święty Jan Paweł II, papież. Czas, jaki spędzimy w tym świętym miejscu, może być dla nas okazją do rozważania tajemnicy ludzkiego dzieciństwa. To przecież w Szczepanowie mały Stanisław pod okiem swych rodziców, Bogny i Wielisława, przygotowywał się do pełnienia swych przyszłych zadań apostolskich. Będąc w tym niezwykłym miejscu, możemy również pochylić się nad misterium rodziny, która jest dzisiaj niedoceniana, krytykowana, spychana na margines życia społecznego. A jest przecież podstawowym środowiskiem wzrastania w wierze dla młodego pokolenia. Rodzice świętego Stanisława, którzy tutaj żyli i pracowali, dają wspaniały wzór chrześcijańskiej rodziny, który powinniśmy naśladować w naszych czasach. Szczepanów może wreszcie stać się dla nas miejscem pokoju, azylem ciszy, okazją do duchowego wytchnienia i nabrania sił do dalszej drogi w tym niełatwym czasie, w jakim przyszło nam żyć w czasie trwającej pandemii. W imieniu organizatorów tego koncertu, pani Anny Zalewskiej-Partyka, naszej parafianki, dyrektora generalnego Tankliniki Kraków, która jest inspiratorką tego koncertu, rodaku świętego Stanisława i własnym, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, aby w tym wyjątkowym miejscu, w grodzie świętego Stanisława, na szczepanowskiej ziemi, zetknąć się ze świętością naszego rodaka i świętością wielkiego papieża Jana Pawła II. We właściwym przeżyciu tego czasu pomoże nam dzisiejszy koncert dziękczynienia pod tytułem Perły muzyki sakralnej dla świętego Jana Pawła II w 18. rocznicę ustanowienia kościoła i sanktuarium świętego Stanisława, biskupa i męczennika, bazyliką mniejszą, wspominając 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, który po wyborze na stolicę Piotrową przyjął imię Jan Paweł II. Papież Polak był mocno związany z kultem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, a jako kardynał i metropolita krakowski wielokrotnie odwiedzał naszą wspólnotę. Wdzięczni za jego bliskość i ogromne serce, jakie okazywał naszej parafii, przystępujemy do rozpoczęcia koncertu dziękczynienia pod tytułem
perły muzyki sakralnej dla świętego Jana Pawła II. Drodzy goście, witam serdecznie. Chciałam powitać serdecznie naszych wykonawców, moich przyjaciół, którzy niegdyś urzekli mnie swym talentem, swoimi utworami, które wykonywali w różnych miejscach, w których gościłam. Oto przed Państwem Dominika Zamara, sopranistka światowej sławy, Simone Francesco Lincotti, tenor, Dawid Boldrini, organista, kompozytor i dyrektor opery we Florencji. Witam bardzo serdecznie postać, bez której dzisiejszy koncert nie mógłby się odbyć. Księdza prałata Władysława Pasiuta, cudowny człowiek, który bardzo zaangażował się w organizację tego koncertu i jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni. Witam bardzo serdecznie naszego gościa specjalnego, profesora Bogdana Giemzę, który poprowadzi w dniu dzisiejszym nasz koncert. Witam bardzo serdecznie sponsorów dzisiejszego koncertu, bez których również ten koncert nie mógłby się odbyć. Witam media przybyła, witam Zbigniewa Filara, który z partnerką postanowił przybyć i cieszyć się z tej uroczystości, w której wszyscy weźmiemy udział. Witam burmistrza Brzeska Tomasza Latochę, który również wsparł nas bardzo w organizacji tego właśnie przedsięwzięcia. Witam bardzo serdecznie rodziców Dominiki Zamara. Witam wszystkich przyjaciół kościoła, przyjaciół tej miejscowości. Witam moich kolegów, moje koleżanki, moją rodzinę, moich rodziców. I zapraszam do przeżycia pięknej uroczystości, która na pewno będzie dla Państwa cudowną podróżą duchową. Gaudę Mater Polonia. Raduj się, Matko Polsko. Od tych słów zaczyna się hymn na cześć świętego Stanisława, biskupa ze Szczepanowa. Został on skomponowany przez Wincentego z Kielcza. Jego prawykonanie miało miejsce 8 maja 1254 roku. Stał się jednym z nieformalnych hymnów Polski. Jest żywym świadectwem integralnego związku Polski z tradycją łacińskiej Europy. Trudno nie przywołać tych słów ze świetlanej przeszłości, gdy uczestniczymy w koncercie dziękczynienia w murach Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i świętego Stanisława. Nasz koncert dziękczynienia rozpoczynamy od arcydzieła muzyki organowej, jedynego z największych geniuszy muzycznych wszechczasów. Brzmi to trochę tajemniczo, ale miłośnicy muzyki domyślają się zapewne, że chodzi o Jana Sebastiana Bacha, zaś tokata i fuga de mol to jedna z najbardziej znanych kompozycji organowych Bacha. Geneza kompozycji wiąże się z ciekawym epizodem w życiu kompozytora. Mając lat 20, w roku 1705 wybrał się pieszo z Arnstadt, gdzie był organistą, do Lubecki, by usłyszeć i poznać kompozytora renomowanego wówczas duńskiego organistę Dietricha Buxtehudego. W tym celu piechotą przebył ponad 400 kilometrów w jedną i w drugą stronę, ale to przynosiło później owoce w całej jego twórczości. I jako jeszcze taki trochę może humorystyczny, chociaż wtedy nie do śmiechu chyba bym było, ponieważ samowolnie przedłużył pobyt w Lubece, kiedy wrócił do Arnstadt, został zwolniony jako organista. Utwór wykona maestro Dawid Boldrini z Włoch. Działalność pianisty przyplata on z działalnością dyrygenta, kompozytora i organisty. Koncertował na całym świecie, grając w prestiżowych salach. Jest, jak już było wspomniane, dyrektorem artystycznym włoskiej opery we Florencji. Fuga de mol. Jednego z najbardziej fascynujących i podziwianych dzieł Jana Sebastiana Bacha w interpretacji maestro Dawida Boldrini.
W roku 1750 umiera Jan Sebastian Bach. Tę datę przyjmuje się za koniec epoki baroku i zarazem początek epoki klasycyzmu. Przeniesiemy się w ten okres za sprawą kolejnego geniusza muzycznego wszechczasów, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przyszedł na świat w 1756 roku w Salzburgu i mimo iż żył zaledwie 35 lat, to nie ma prawie gatunku muzyki, w ramach którego nie pozostawiłby dzieł o wielkiej wartości. Przypomnijmy krótko dorobek Mozarta. 20 oper, ponad 40 symfonii, ponad 50 koncertów na różne instrumenty, 17 mszy świętych, szereg dzieł kameralnych, sonaty fortepianowe i skrzypcowe, pieśni oraz mniejsze utwory solowe i orkiestralne. Łaciński motet na sopran i orkiestrę zatytułowany Exultate Jubilate został skomponowany przez Mozarta w wieku zaledwie 17 lat. Ostatnia część motetu to wirtuozerskie Alleluja. Jedno z najbardziej efektownych dzieł wokalnych Mozarta usłyszymy w wykonaniu światowej diwy Dominiki Zamara sopran. Nasze dobro narodowe. Tak określiła Dominikę jedna z dziennikarek. I trudno się nie zgodzić z tym określeniem. Rozsławia Polskę na wszystkich kontynentach świata. Lista nagród i wyróżnień, które otrzymała, jest imponująca. To owoc wielkiego talentu i ogromnej pracowitości. Nawet w okresie epidemii wraz z wybitnym gitarzystą klasycznym i kompozytorem włoskim maestro Amadeo Carocci nagrała płytę z muzyką Mauro Giuliani. Chciałbym też zwrócić uwagę na drugi ważny nurt działalności Dominiki. Mam na uwadze działalność promocyjną sztuki. Efektem tego jest założona przez nią Fundacja Tota Pulchra Polska i Stowarzyszenie Mozart Italia z siedzibą w Warszawie. Chciałbym też podkreślić związek Dominiki z ziemią tarnowską. Jej dziadek Stanisław urodził się w niedalekiej Limanowej. To on. Będąc organistą we Wrocławiu, odkrył jej głos i wspierał w pierwszych krokach rozwoju artystycznego. Z tej racji dzisiejszy koncert w rodzinnych stronach dziadka jest wyjątkowy dla Dominiki. Alleluja. Wolfganga Amadeusza Mozarta, wykonanie Dominiki Zamara sopran za organami Dawid Boldrini. Oh!
Za chwilę usłyszymy pieśń kościelną Ave Verum Corpus z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dotychczas uważano, że modlitwa ta pochodzi z wieku XIV. Jednak 2 lata temu w Bibliotece Martinus w Moguncji znaleziono fragment tekstu, który wskazuje, że pochodzi on z XII wieku. Ave Verum Corpus Natum, De Maria Virgine, Vere Passum Immolatum in Cruce Pro Homine. Tak brzmi pierwsza zwrotka tej pieśni. W tłumaczeniu na język polski. Bądź pozdrowione prawdziwe ciało, narodzone z Maryi Dziewicy, które prawdziwie cierpiało w ofierze na krzyżu za człowieka. W tradycji średniowiecznej pieśń była śpiewana w czasie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, jak również jako cicha modlitwa podczas przygotowania do Komunii Świętej. Muzykę do słów pieśni Mozart skomponował w czerwcu 1791 roku, niecałe pół roku przed swoją śmiercią. I ten moment, ta nuta pożegnania jest wyczuwalna w tym utworze. A usłyszymy utwór w wykonaniu tenora Simone Francesco Leconti z Włoch. Jest absolwentem konserwatorium imieniem Giuseppe Verdiego w Mediolanie. Swoją technikę wokalną doskonalił i poszerzał, współpracując z wybitnymi artystami i dyrygentami. Występował w teatrach, kościołach i salach koncertowych we Włoszech i w wielu krajach świata, a dzisiaj mamy go zaszczyt powitać w naszej szczepanowskiej bazylice. Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Simone Francesco Leconti towarzyszy Dawid Boldrini. Thank you.
przypomnieć, że nasz koncert zatytułowany jest Perły muzyki sakralnej dla świętego Jana Pawła II. Skoro perły muzyki sakralnej, to nie może zabraknąć pieśni Ave Maria. Dzisiaj usłyszymy ją trzykrotnie. Modlitwa Maryjna Ave Maria, czyli Zdrowaś Maryjo, jest obok Ojcze Nasz najczęściej odmawianą modlitwą. Słowa tej modlitwy stanowiły i nadal stanowią inspirację dla kompozytorów do tworzenia jej muzycznych wariacji. Można zaryzykować twierdzenie, że właściwie nie ma uznanego kompozytora, który nie napisałby muzyki do tej modlitwy. Niektóre to prawdziwe arcydzieła, które poruszają do głębi i sprawiają, że słuchając pieśni czujemy się bliżej Boga. Jedną ze współczesnych wersji jest kompozycja Michała Lorenza ze wspaniałą muzyką napisaną do filmu Prowokator. Michał Lorenz jest jednym z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Wystarczy powiedzieć, że skomponował muzykę do ponad 170 filmów, seriali, spektakli teatralnych. Znakomitą część tej twórczości nagrodzono bądź nominowano do prestiżowych nagród. Wśród odznaczeń można wymienić chociażby Order Orła Białego czy nagrodę Totus w dziedzinie propagowania wartości chrześcijańskich. Ave Maria z filmu Prowokator Michała Lorenza w wykonaniu Dominiki Zamara sopran, Simone Francesco Liconti tenor, za organami maestro David Poldrini. César Flack, żyjący w XIX wieku, kompozytor belgijski, większość swojego życia spędził we Francji,
jest zaliczany do wielkich postaci okresu romantyzmu. Jako ceniony profesor konserwatorium, Prach stał się twórcą własnej szkoły organowej nazywanej przez jego uczniów Szkołą Pracha. O uznaniu dla jego kunsztu świadczy fakt, że inaugurował prawie każde nowe organy w Paryżu w owym czasie. W twórczości organowej Pracha jeden ze zbiorów jest zatytułowany Trzy części i został skomponowany w 1878 roku. Powstanie tego zbioru wiąże się ściśle z inauguracją nowych organów przeznaczonych dla sali koncertowej nowo wybudowanego pałacu Trocadéro w Paryżu. Ciekawostką jest fakt, że zbiór został skomponowany zaledwie 7 dni na 2 tygodnie przed planowanym koncertem. Za chwilę usłyszymy trzecią część z omawianego zbioru Pis Heroique, utwór heroiczny. Dotyczy on prawdopodobnie pochwały bohaterskich czynów i upamiętnienia ofiar poległych w czasie wojny niemiecko-francuskiej lub podczas zrywu rewolucyjnego Komuny Paryskiej. Pis Heroique Cezara Fraka w wykonaniu maestro Davida Boldrini. Thank you.
Proszę Państwa, pięknie brzmią najwspanialsze utwory dedykowane naszemu wspaniałemu Ojcu Świętemu. Szanowni Państwo, aby wejść w atmosferę miejsca koncertu, przybliżę teraz miejsca związane z narodzinami świętego Stanisława i jego kultem. Na przestrzeni wieków w Szczepanowie powstały liczne budowle sakralne związane z kultem świętego Stanisława. I tak zacznijmy od najmniejszej budowli, którą jest kaplica Narodzenia świętego Stanisława, wybudowana w 1861 roku, gdzie według tradycji urodził się święty Stanisław. Maleńka świątynia jest znakiem wielowiekowej tradycji, iż w tym miejscu około 1036 roku urodził się jedyny syn Wielisława i Bogny, Stanisław. Wewnątrz tejże kaplicy znajduje się ołtarz w kształcie dębu z obrazem przedstawiającym jego narodziny. Za ołtarzem znajduje się pień dębu, pod którym urodził się Stanisław. Można powiedzieć, że jest to niemy świadek narodzin świętego. Obok kaplicy znajduje się studnia ze źródłem, w którym według tradycji Bogna miała obmyć dziecko zaraz po narodzinach. Wodzie z tego źródła przypisywane są właściwości uzdrawiające. Wiele takich cudów i łask, chociażby w ostatnich 20 latach, dokonało się i zostały udokumentowane. Naprzeciw kaplicy Narodzenia, w miejscu, gdzie kiedyś stał dom rodzinny świętego, znajduje się kościół z 1781 roku, ale nie jest on pierwszym upamiętnieniem domu Stanisława. Chcąc zachować pamięć o domu rodzinnym świętego Stanisława, w 1253 roku, zaraz po jego kanonizacji, został wybudowany kościół drewniany, który przetrwał do XVIII wieku. Po jego rozebraniu został wybudowany drugi kościół w stylu klasycystycznym, który przetrwał do dzisiaj. Kościół ten w 1781 roku wybudował książę Stanisław Lubomirski, który był właścicielem Szczepanowa i wielkim czcicielem naszego rodaka. Chciał w ten sposób upamiętnić miejsce domu swojego patrona. Trzeci kościół, o którym chcę teraz powiedzieć, jest najstarszym kościołem szczepanowskim. Został on wybudowany w 1470 roku przez Jana Długosza, proboszcza szczepanowskiego, na fundamentach pierwszego kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, który wybudowali rodzice świętego Stanisława na początku XI wieku jako wotum o urodzenie się dziecka. Gotycki kościół zbudowany jest z cegły i kamienia, otoczony murem. Wewnątrz znajdują się cenne zabytki sztuki romańskiej z początku XI wieku. Najcenniejszą perełką jest najstarsza chrzcielnica w Polsce, w której mógł być ochrzczony późniejszy święty. Godny uwagi jest też tryptyk pochodzący z XV wieku z obrazem, który polecił namalować Jan Długosz w 1470 roku na konsekrację wybudowanego przez siebie kościoła, a przedstawiający patronów parafii, świętą Marię Magdaleną i świętego Stanisława biskupa. Czwarty kościół jest połączony z kościołem długoszowskim. Został wybudowany przez Jana Sazurzyckiego w latach 1911-1914. Jest to okazała budowla w stylu neogotyckim, w którym w większości się tutaj znajdujemy.
Cały wewnętrzny wystrój jest również jego autorstwa. W głównym ołtarzu znajduje się cenna 15-wieczna ikona przedstawiająca świętego Stanisława. Filarami głównego ołtarza w bazylice są święci Piotr i Paweł. Po obu stronach znajdują się sceny z życia świętego Stanisława, a w zwieńczeniu ołtarza został umieszczony orzeł piastowski, który przetrwał nawet przez całą wojnę. Po lewej stronie znajduje się piękna ambona z postaciami czterech ewangelistów. Na ścianach bazyliki wymalowane są postacie świętych i błogosławionych. Obecny kościół jest bazyliką mniejszą, czyli kościołem papieskim ogłoszonym przez Jana Pawła II 20 czerwca 2003 roku. Dziś świętujemy 18. rocznicę tego wielkiego wydarzenia dla Szczepanowa i dla sanktuarium. A więc, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że Bazylika Szczepanowska jest już pełnoletnią bazyliką. Sanktuarium też może się poszczycić tym, że posiada relikwie świętego Stanisława w pięknych relikwiarzach. Ciekawostką jest też fotel, na którym w czasie sprawowanych uroczystości tutaj w Szczepanowie siedzieli dwaj późniejsi papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI. Za sprawą księdza Antonio Vivaldiego wracamy do epoki baroku. Może nie wszyscy wiedzą, że autor arcydzieła zatytułowanego Cztery pory roku był kapłanem katolickim, a ze względu na kolor włosów nazywano go Il Prete Rosso, czyli rudy ksiądz. Twórczość Vivaldiego to nie tylko wspomniane arcydzieło. Znanych jest 859 kompozycji muzycznych, a prawdopodobnie część z nich nie została jeszcze odkryta. Usłyszymy dwa utwory włoskiego znakomitego skrzypka i kompozytora. Pierwszy to Domine Deus z hymnu Gloria in Excelsis Deo, czyli chwała na wysokości Bogu. Vivaldi był mistrzem kompozytorskiego powtarzania i przetwarzania własnej twórczości. Z tego powodu Igor Strawiński mówił ironicznie, że Vivaldi napisał 400 razy ten sam koncert. Znane są przynajmniej trzy wersje hymnu Gloria autorstwa Vivaldiego. Domine Deus z hymnu Gloria in Excelsis Deo Antonio Vivaldiego w wykonaniu Dominiki Zamara sopran za organami maestro David Boldrini. Thank you.
Trudno sobie wyobrazić, by wśród pereł muzyki sakralnej zabrakło maryjnej antyfony Salve Regina, witaj królowo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Witaj królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Tymi słowami pozdrawiamy Marię, kończąc modlitwę różańcową, jak również z nadzieją upraszając jej wstawiennictwa u Boga dla zmarłych w czasie uroczystości pogrzebowych. Zachowało się wiele redakcji tekstu antyfony. Wystarczy dodać, że zachowało się ponad 20 polskich redakcji antyfony wierszem lub prozą z XIV i XV wieku, a muzykę do niej skomponowało wielu kompozytorów. Jednym z nich jest zmarły w 2007 roku włoski kompozytor Noris Bussinaro. Salve Regina Norisa Bussinaro w wykonaniu Simone Francesco Liconti za organami maestro David Boldrini.
Szanowni Państwo, po części poznaliśmy już miejsce koncertu, miejsca związane z narodzeniem świętego Stanisława oraz jego kultem. Chciałbym teraz wspomnieć o tym, że w ciągu prawie 1000 lat jego istnienia sanktuarium jest wciąż żywe. Przybliżając historię sanktuarium patrona Polski, wspomnę teraz o niektórych pielgrzymach. W ciągu wieków przybywali do tego miejsca liczni pielgrzymi, zwykli wierni, dostojnicy świeccy i kościelni. Jan Długosz pisze o królu Władysławie II Jagiellończyku, który często odwiedzał miejsce narodzin świętego Stanisława, uczestniczył w nabożeństwach pasyjnych, leżąc krzyżem na posadzce, powierzając Królestwo Polskie patronowi ojczyzny. Modlili się tutaj również prezydenci. Byli obecni prymasi Polski, chociażby wspomnę kardynała Hozjusza, kardynała Chlonda, kardynała Wyszyńskiego, kardynała Glempa, arcybiskupa Kowalczyka czy arcybiskupa Polaka. W uroczystościach rocznicowych, czy to z okazji rocznicy męczeńskiej śmierci, czy to z okazji rocznicy urodzin, byli obecni wszyscy biskupi Polski. Miejsce narodzin świętego Stanisława bardzo sobie upodobał ksiądz kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, który wiele razy modlił się tutaj prywatnie, a także w czasie różnych uroczystości stanisławowskich. 7 maja 1978 roku kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, przewodniczył głównym uroczystościom rozpoczynającym rok stanisławowski. Byłem również ja w tym dniu i takie szczęście mnie spotkało, że wraz z trzema kolegami diakonami nieśliśmy relikwiarz głowy świętego Stanisława. Wnosiliśmy te relikwie na ołtarz polowy. Ta wizyta 7 maja 1978 roku była ostatnią posługą kardynała Karola Wojtyły w diecezji tarnowskiej przed wyborem na stolicę Piotrową. W 2003 roku z okazji 750. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława na uroczystości do Szczepanowa i do Krakowa przybył kardynał Józef Ratzinger jako legat papieski Jana Pawła II, późniejszy papież Benedykt XVI. Szczepanów jest też miejscem wielu powołań kapłańskich i zakonnych. Z naszej parafii wyszło trzech biskupów. Święty Stanisław biskup, patron Polski, wielu diecezji i kościołów w kraju i za granicą. Drugi ksiądz arcybiskup Krzysztof Antoni Szembek w latach 1739-48 był prymasem Polski. Chcę wspomnieć, że był również koronatorem Matki Bożej Częstochowskiej. Trzecim biskupem to biskup Jan Styrna, biskup elbląski, obecnie senior diecezji elbląskiej. Obecnie jest 30 żyjących kapłanów wywodzących się z parafii szczepanowskiej, którzy pracują nie tylko w Polsce, ale i poza granicami w kraju i na misjach. Moi drodzy, na co mogą liczyć pielgrzymi przybywający do Szczepanowa, do tego szczególnego miejsca? Na pewno mogą liczyć na zetknięcie się z historią i świadectwem oraz z pamiątkami po świętym rodaku. Sanktuarium Szczepanowskie ma kilka cennych pamiątek związanych z osobą i posługą Ojca Świętego Jana Pawła II. Pierwsze to ornat
z pierwszej pielgrzymki do ojczyzny z 1979 roku. Ordat, który odprawiał Ojciec Święty w Warszawie. Drugim takim cennym darem jest duża świeca wotywna z wizerunkiem Jana Pawła II. Trzecim takim wielkim darem jest kielich ofiarowany w 2003 roku z okazji 750. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława, który przywiózł do Szczepanowa kardynał Józef Ratzinger, ówczesny legat papieski, na uroczystości kanonizacyjne, który 10 maja 2003 roku przewodniczył celebrze w Szczepanowie. Trzy medale z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, złoty, srebrny i brązowy. Wiele obrazków z jego podpisem. Najcenniejszym jednak darem Jana Pawła II dla Szczepanowa jest wyniesienie kościoła szczepanowskiego do godności bazyliki mniejszej bullą z 20 czerwca 2003 roku. I to właśnie z tej okazji przeżywamy ten piękny koncert wdzięczności poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Nim zapowiem kolejny utwór, pragnę jeszcze odwołać się do tych związków kardynała Wojtyły ze Szczepanowem i świętym Stanisławem. Oprócz wspomnianych pamiątek, licznych listów pasterskich, homilii poświęconych świętemu Stanisławowi, jest też poemat zatytułowany Stanisław, napisany przez kardynała Wojtyłę w roku wyboru na papieża, czyli w 1978. Pozwolę sobie przytoczyć początek tego poematu. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z Nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław. I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wpisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi. W klimacie wspomnień i wdzięczności powróćmy do pereł muzyki sakralnej. Jest nią niewątpliwie utwór Panis Angelicus, Chleb Anielski. Autorem tekstu jest żyjący w XIII wieku wielki święty i wielki myśliciel, święty Tomasz z Akwinu. Panis Angelicus to fragment hymnu skomponowanego przez tego świętego na uroczystość Bożego Ciała. Muzykę skomponował słyszany już dzisiaj belgijski kompozytor Cezar Frak. Panis Angelicus Cezara Fraka w wykonaniu naszych artystów Dominiki Zamara, Simone Francesco Liconti, akompaniuje David Boldrini. Thank you.
Wielu twórców starało się wtedy stworzyć spójną opowieść o życiu Jezusa Chrystusa. W ten sposób zebrano ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział na krzyżu. 7 fraz, które stały się wkrótce treścią rozważań. Medytacja oparta na tych słowach Ewangelii stała się wraz z rozważaniem 7 ran Chrystusa jednym z najważniejszych przejawów średniowiecznej pobożności. Również i nam. Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu powinny zapaść głęboko w umysły i serca. 7 ostatnich słów naszego Pana na krzyżu stało się również inspiracją dla wielu kompozytorów, tworząc w ten sposób odrębną formę muzyki pasyjnej. Jednym z nich jest Saverio Mercadante, włoski kompozytor epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Le sette ultime, pro signore sulla croce, qual Giglio Candido Saverio Mercadante w wykonaniu Simone Francesco Liconti za organami David Boldrini. Di sette,
wspomniałem już, że w ramach koncertu usłyszymy trzykrotnie Ave Maria. Jedną z najsłynniejszych wersji jest kompozycja Franza Schuberta, austriackiego kompozytora żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Jego pasją było tworzenie i mimo, że żył zaledwie 31 lat, to pozostawił po sobie niemal 1000 utworów. Franz Schubert był określany jako król kawiarnianych i domowych spotkań muzycznych w Wiedniu, a należny mu rozgłos i uznanie zyskał dopiero po swojej śmierci. Z Ave Maria Schuberta jest związana znamienna ciekawostka. Otóż nie napisał on muzyki do słów łacińskiej modlitwy, ale do jednej z pieśni zamieszczonych w epickim poemacie historycznym Pani Jeziora Waltera Scotta. W czasie podróży w 1825 roku znalazł się w austriackiej miejscowości Gmunden. Tam w kościele znajduje się porcelanowa tak zwana Madonna w pelerynie. Zachwycony urokiem tego miejsca, kompozytor utworzył, skomponował muzykę do tekstu Scotta i nazwał ją Trzecia pieśń Eleny. Była to modlitwa przerażonej bohaterki poematu, która musi się ukrywać wraz z ojcem przed wrogami i zwraca się z prośbą do Maryi Dziewicy. Pierwsze słowa i refren pieśni, czyli Zdrowaś Maryjo, sprawiły, że melodia Schuberta szybko została podłożona do tekstu tradycyjnej modlitwy. Stąd też powszechne przekonanie, że kompozytor napisał melodię do oryginału. Ave Maria Franza Schuberta wykonają Dominika Zamara sopran, Simone Francesco Liconti tenor, za organami maestro Dawid Boldrini. Thank you.
Gaetano Donizetti, włoski kompozytor, który obok Rossiniego, Belliniego zaliczany jest do czołowych reprezentantów twórczości operowej w stylu bel canto. Jest twórcą prawie 70 oper. Rocznie wystawiał od jednej nawet do czterech premier. Dlatego Giuseppe Verdi nazwał, że to galerniczy rytm twórczości. Wiąże kilka arcydzieł, między innymi operę Napój miłosny. Twórczość Donizettiego poszła w zapomnienie po jego śmierci, która miała miejsce w 1848 roku. Dopiero za sprawą geniuszu Marii Callas w latach 50. XX wieku nastąpił renesans Donizettiego. Ave Maria Gaetano Donizettiego wykonają Dominika Zamara sopran, Simone Francesco Liconti tenor i David Boldrini organy. Pasacaglia jest formą muzyczną pochodzenia hiszpańskiego. Nazwa pochodzi od słowa hiszpańskiego passacale, czyli piosenka uliczna,
mającego źródłosów w słowach pasar, przechodzić i kalle, ulica. Bardzo upraszczając, można powiedzieć, że Passacaglia jest instrumentalną kompozycją muzyczną składającą się z wariacji. W muzyce organowej tworzyli Passacaglię tacy wybitni kompozytorzy jak Jan Sebastian Bach czy Georg Friedrich Händel. Wśród nich jest również Johann Kaspar Kerl, niemiecki kompozytor i organista epoki baroku. Passacaglia Johanna Kaspara Kerla w wykonaniu maestro Davida Boldrini. Thank you.
Szanowni Państwo, na dowód tego, że sanktuarium świętego Stanisława wciąż żyje i się rozwija, chciałbym jeszcze na koniec zaprezentować najnowsze dokonania parafian szczepanowskich, rodaków świętego Stanisława, dotyczących żywego kultu świętego rodaka. W ostatnich 5 latach powstaje Panteon Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej oraz Świętych i Błogosławionych, którzy przyjęli imię Stanisław. Powstaje też piękny plac sanktuaryjny z zapleczem dla pielgrzymów. Inspiracją do tej budowy były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w czasie kanonizacji świętej Kingi w Starym Sączu. Nie lękajcie się być świętymi. Właśnie te słowa zostały umieszczone na bramie wchodząc na plac sanktuaryjny. Panteon powstaje w miejscu narodzin pierwszego polskiego męczennika. Chcieliśmy w tym miejscu pokazać pielgrzymom, którzy tutaj tak licznie przybywają, bogactwo duchowe diecezji tarnowskiej oraz to, że każdy z nas powinien dążyć do świętości. Zapoznając się z tymi postaciami świętych i błogosławionych, które zostały umieszczone w Panteonie. W Panteonie znajduje się 15 figur świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej oraz 10 figur świętych i błogosławionych, którzy przyjęli imię świętego Stanisława. Po lewej stronie ołtarza umieszczone są figury świętej siostry Faustyny i świętego Józefa, patrona obecnego roku. W centrum placu został wybudowany ołtarz polowy z 2 postaciami świętego Stanisława i świętego Jana Pawła II. Plac sanktuaryjny został otoczony krużgankami. W części południowej placu powstaje obelisk z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Królowej Wszystkich Świętych, z miejscem również do czerpania wody przez pielgrzymów. W arkadach krużganków znajdują się freski na tynku, 14 stacji Drogi Krzyżowej, oraz 3 obrazy Jezusa Miłosiernego, świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II, apostołów Bożego Miłosierdzia. Powstało także miejsce pamięci pomordowanych w Katyniu, skąd została przywieziona ziemia, oraz przygotowano tablicę upamiętniającą tragedię smoleńską. Minioną niedzielę do naszej bazyliki zostały uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionego Władysława Bukowińskiego, misjonarza i apostoła wschodu, męczennika, które będą zwornikiem łączącym nas i naszych rodaków, którzy cierpieli i zginęli na nieludzkiej ziemi. W pozostałych arkadach powstają freski na tynku z 20 obrazami tajemnic Różańca Świętego. Szanowni Państwo, odpowiadając niejako na wezwanie papieża „Nie lękajcie się być świętymi”, które jest umieszczone nad wejściem do Panteonu, zapoznając się z wieloma świętymi błogosławionymi, nie tylko duchownymi, ale i świeckimi, wychodząc z Panteonu, możemy na bramie przeczytać zaproszenie do świętości. Został umieszczony tam napis: „Mogli inni, możesz i ty”. A więc, mili Państwo, do dzieła. Spróbujmy. „Mogli inni, możesz i ty”. Nawiązanie do tego, co powiedział ksiądz prawat, ale też z tą myślą, że sanktuarium to nie tylko miejsce modlitwy, chociaż przede wszystkim
kształtowania postaw religijnych i moralnych, ale to również i to szczepanowskie sanktuarium i każde inne jest również miejscem kształtowania postaw patriotycznych. Dlatego proszę pozwolić, że znów odwołam się do poezji Jana Pawła II, któremu dedykowany jest ten koncert. A konkretnie do poematu zatytułowanego Ojczyzna, który Jan Paweł II napisał w 1974 roku. Tak rozpoczyna się ów poemat, można powiedzieć, filozoficzne rozmyślanie na temat tego, czym jest ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystko ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Dwa słowa wydają się być w tym cytowanym fragmencie kluczowe. Myślę i zakorzeniam. I proszę pozwolić, że jeszcze w takim właśnie kluczu przywołam fragment wiersza Zbigniewa Herberta zatytułowany Pan Cogito, Powrót. Na pytanie, dlaczego wraca? Odpowiada, dlaczego wraca z lepszego świata? Odpowiada tak, że wraca do wody dzieciństwa, do splątanych korzeni, do uścisku pamięci, do ręki twarzy spalonych na rusztach czasu. Jeszcze jeden polski poeta, Czesław Miłosz, który zwraca uwagę na potrzebę ratowania pięknego słowa, pisząc tak, w wierszu Moja wierna mowo. Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę ciebie ratować. Więc będę dalej stawiał przed tobą miseczki z kolorami, jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, bo w nieszczęściu potrzebny jest jakiś ład czy piękno. I nasuwa się pytanie, które myślę, że każdy z nas może sobie postawić. Czy rozumiem ciężar słowa ojczyzna i pokrewnego słowa ojcowizna. Po tej krótkiej poetyckiej wędrówce powróćmy do muzyki. Jak zapowiedziałem, to będzie ostatni utwór, ale za to światowa premiera Agnus Dei Wiesława Rentowskiego. Autor jest kompozytorem, organistą i dyrygentem. Urodził się w Polsce i tutaj ukończył studia z wyróżnieniem.
Obecnie mieszka i tworzy w Dallas w Teksasie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Liczne kompozycje Rentowskiego były wykonywane i nagrywane w wielu krajach na różnych kontynentach. Wykładał na uczelniach, najpierw w Polsce, później w Stanach Zjednoczonych. W uznaniu jego zasług otrzymał wiele prestiżowych nagród i stypendiów kompozytorskich. Wiesław Rentowski jest obecnie wiceprezesem Związku Kompozytorów Amerykańskich oraz prezydentem Związku Kompozytorów w Teksasie. Pragnę, albo może powiedzieć, pragniemy pozdrowić profesora Wiesława Rentowskiego, który jest z nami dzięki łączom internetowym. Pozdrawiając zarazem, dziękujemy za tę kompozycję, że jesteśmy pierwszymi uczestnikami światowej premiery. Agnus Dei Wiesława Rentowskiego wykonają Dominika Zamara sopran, Simone Francesco Liconti tenor, Dawid Boldrini organy. Thank you.
czas podziękowań. Nim oddam głos gospodarzom i organizatorom, którzy to uczynią najlepiej w swoim imieniu, pragnę też małe dopowiedzenie może, ale też w tym nurcie wdzięczności. Przy wejściu otrzymali Państwo ulotki, między innymi też ulotkę z podobizną Dominiki Zamara, gdzie jest zatytułowane Osobowość Roku 2020. Myślę, że chyba mamy powody do wdzięczności Dominice i jeśli tak, to jest z tyłu też możliwość, bo może jeśli ktoś nie spotkał się, to był najpierw finał na poziomie, można powiedzieć, na szczeblu powiatowym, gdzie Dominika zajęła pierwsze miejsce we Wrocławiu, później był województwami, w województwie dolnośląskim też zajęła pierwsze miejsce w dziedzinie kultura, bo tam jest kilka dziedzin, między innymi kultura, nauka, biznes. I teraz jest już szczebel najwyższy, czyli ogólnopolski. I naszą wdzięczność możemy wyrazić wysyłając SMS-a. Tam jest podany z tyłu numer i koszt, i też jaki trzeba wpisać kod. Zachęcam i zarazem myślę, że w imieniu Dominiki mogę podziękować. I tak dobiega do końca ten przepiękny koncert wdzięczności pod tytułem Perły muzyki sakralnej dla świętego Jana Pawła II. Teraz, jak ksiądz profesor powiedział, jest czas podziękowań. Szczególne podziękowania należą się naszej solistce Dominice Zamara, sopran. Bardzo prosimy, Dominiczko. Cudowna artystka światowej sławy. Zapraszam Simona Francesco Lincotti. Simone, you are wonderful. Thank you so much. Zapraszam również organistę Davida Baldrini. David, thank you so much. O, to jest maestro. We are so appreciated that you are here tonight. Thank you. Nasz pragniemy wyrazić wspaniałemu człowiekowi, prowadzącemu, profesorowi Bogdanowi Giemzie. Wyjątkowy człowiek, wyjątkowy kapłan. Zapraszamy serdecznie. Ogromne podziękowania chcę złożyć na ręce księdza Władysława Pasiuta, który wykonał ogrom pracy, przygotowując artystów, jak również to miejsce do koncertu. Ogromne dzięki, księże prałacie. Z tego miejsca nie mogę zapomnieć o cudownej duszy, o duchu tej bazyliki, który wiernie towarzyszył w przygotowaniach, przed nami ksiądz Paweł, Jan Paweł. Bardzo, bardzo dziękujemy, proszę księdza. Szczególne podziękowania należą się naszemu fantastycznemu, wykonującemu fantastyczną pracę na rzecz mieszkańców tej okolicy, panu burmistrzowi Tomaszowi Latocha, który wspierał to przedsięwzięcie. Również podjął patronat honorowy nad koncertem, z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się również panu Krzysztofowi Sitko, Pressmania, który przez cały okres przygotowań był duchem tego wydarzenia, duchem każdego dnia tak naprawdę. Dbał o każdy szczegół i ukłony w stronę pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy.
Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie chcę podziękować pani Anie Zalewskiej Partyka, która tutaj była takim spiritus movens tego właśnie koncertu. Brawo dla pani Ani. Bardzo się cieszę, że mamy tak wspaniałych parafian, którzy tak pięknie włączają się na rzecz dobra parafii. Słowa serdecznych podziękowań kieruję do wszystkich mediów, prasy, radia i telewizji. Dziękuję księdzu prałatowi Zbigniewowi Wielgoszowi, dyrektorowi Gościa Niedzielnego. Dziękuję Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Dziękuję firmie Klimax pana Rafała Kraja za przeprowadzenie transmisji radiowo-telewizyjnej. Dziękuję panu Zbigniewowi Rybskiemu za nagranie całego koncertu, który będzie dostępny również i później właśnie na naszej stronie. Panu organiście Wojciechowi Oleksyk za przygotowanie przeźroczy do prezentacji o naszym sanktuarium. Panu kościelnemu Stanisławowi Prokop za posługę podczas koncertu, delegacją z kwiatami, młodzieży za przekazanie gościom folderów i programu koncertu. Drodzy goście, koncert nie mógłby się odbyć bez naszych sponsorów, którymi byli i którym bardzo serdecznie chcemy z tego miejsca podziękować. Firma Marpol i państwo Kargolowie, brawa, wyjątkowe brawa. Urząd Miasta Brzesko, pan burmistrz Tomasz Latocha. Tarnowski Klaster Przemysłowy i pan prezes Robert Wardzała. Firma Adika Collection i pan Paweł Pawlak. Firma Tan Kliniki Kraków i moja wspólniczka Beata Wawrzykowska. Brawa. Firma Skandynawiana i mój wspólnik Grzegorz Matysiak. Również osobiście w imieniu organizatorów chciałam podziękować Radio RDN Małopolska Nowy Sącz. Gość niedzielny, fantastyczny patron medialny. Wyjątkowy patron Cappuccino i pan Roman Kapuściński. Pressmania i pan Krzysztof Sitko. Głos gminny to również wyjątkowy patron medialny dzisiejszego wydarzenia. Salon Orlando Śliwa. Drodzy Państwo, oprawa dbając o piękno naszych artystów, dbając o wizerunek. Orlando wykonał wspaniałą pracę w dniu dzisiejszym. Brawa. I absolutnie wyjątkowy patron medialny. Telewizja Tarnów i pan Zbigniew Filar. Brawa. Drodzy goście, wszystkim wam bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za wsparcie duchowe rodzicom Dominiki Zamara. Cudowni ludzie, których miałam okazję poznać. Wielkie brawa i wielkie gratulacje z powodu tak wspaniałej córki. Dziękuję również moim rodzicom, którzy udzielili mi w czasie przygotowań wsparcia. Bardzo serdecznie ich tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Do tych podziękowań kończę już. Jeszcze chcemy dołączyć panią Annę i Kazimierza Kural z restauracji Galicyjska za wyżywienie naszych gości. Brawo dla nich. I panu Dariuszowi Augustyn, właścicielowi hotelu August, za przyjęcie naszych wspaniałych gości z Italii pod swój dach. Brawo. Moi drodzy, ten koncert nie miałby sensu, gdyby was, drodzy państwo, tutaj nie było. Naprawdę, nie miałby sensu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak licznie zgromadziliście się w naszej szczepanowskiej bazylice i przy odbiornikach, ale i też przy telewizji. Nawet w czasie koncertu miałem sygnały, że koncert jest wspaniały, dlatego tym się dzielę. Dlatego teraz wspólnie z panią Anią serdecznie wam dziękujemy za waszą obecność.
Bóg zapłać. Na koniec kieruję jeszcze serdeczne zaproszenie do odwiedzenia tego szczególnego miejsca, jakim jest Sanktuarium Narodzenia Świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Szczepanowie. Szanowni Państwo, zapraszam w ciągu całego roku oraz na tygodniowy odpust w maju, który jest obchodzony między pierwszą a drugą niedzielą maja. Wszystkim życzymy miłych wrażeń po koncercie i szczęśliwych powrotów do domu. Buona notte. Sieła da to Jezu Chrysta. Drodzy Państwo, ja jeszcze poproszę, aby Państwo pozostali na miejscach. My nie zapomnieliśmy o szczególnym dniu, o dniu imienin naszego księdza prałata. Z tej okazji głos zabierze ksiądz Jan Paweł. Wszyscy wspaniali goście, szanowni Państwo, wszyscy wzrastaliśmy, jak tu jesteśmy, wraz z Janem Pawłem II, na cześć którego odbył się dzisiaj ten piękny koncert. I wiemy o tym dobrze, że całe życie Karola Wojtyły już od lat dziecięcych poprzez biskupstwo, arcybiskupstwo, bycie kardynałem w Krakowie, następcą świętego Stanisława, jak również potem cały jego prawie 27-letni pontyfikat związane były od początku do końca z Najświętszą Maryją Panną. Ona też dzisiaj otrzymała od naszych wspaniałych artystów w darze na imieniny wspaniałe utwory. Otrzyma jeszcze za chwilę jeden, bo przecież dzisiaj 27 czerwiec, wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która widnieje w prawym ołtarzu właśnie na kościele długoszowskim, tym wybudowanym przez rodziców świętego Stanisława, a potem przebudowanym przez Jana Długosza. To tu stół z cały Twój, Maryjo. Kochani, nie byłoby tak, że dzisiaj tego koncertu, gdyby nie obecność pośród nas od 2001 roku księdza prałata, proboszcza tej parafii, kustosza tego sanktuarium, księdza prałata Władysława Pasiuta, któremu pragniemy także złożyć najserdeczniejsze życzenia, gratulacje. Przedstawiciele naszej rodziny parafialnej już za chwilę wręczą także kwiaty, a nasi wspaniali artyści jako to najpiękniejsze życzenie wyśpiewają jeszcze słynny, dobrze nam znany utwór Ave Maria. Niech tym ostatnim akcentem będzie jeszcze, kochani, tylko to jedno wspomnienie, że tak jak Jan Paweł II związany był z Maryją od samego początku swojego ziemskiego życia, tak również i życie księdza prałata Władysława związane jest i pozostanie z Janem Pawłem II, którego obecność tutaj i wszystkie wspaniałe dzieła wraz z wielkim darem podniesienia tej świątyni do godności Bazyliki Mniejszej były i są jego dziełem. Dlatego dziękując mu za wszystko to, co już dokonało się dzięki jego staraniom, także dzięki jego posłudze kapłańskiej, pragniemy teraz ogromnymi brawami podziękować za wszystko, co Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, wraz z Maryją, która mu patronuje z racji dzisiejszych imienin, świętym Janem Chrzcicielem, patronem drugim z Chrztu Świętego, bo w jego uroczystość się urodził, i wraz ze świętym Stanisławem, co udało się mu tutaj dokonać i oby tych pięknych dzieł było jeszcze jak najwięcej. Szczęść Boże. Thank you.
Molto grazie Dominika, molto grazie David, molto grazie Simone Francesco, li conti. Grazie. Bardzo proszę tutaj rodziców Dominiki. Myślę, że to też wyraz naszej wdzięczności, że przyjechali z Wrocławia, ale nie tylko, że przyjechali, ale że właśnie dali życie i też pielęgnowali, tak jak już mówiłem z dziadkiem Stanisławem, że także i gratulujemy i dziękujemy, kochani, za te wspólne radości.